Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tą lekcją zakończymy sobie pierwszą część kursu na gitarę akustyczną dla początkujących, czyli półmetek będziemy mieli już za sobą, a to oznacza, że wkraczamy powoli w takie elementy dużo ciekawsze. Druga część to rzeczy dla gitarzystów nieco bardziej doświadczonych, dlatego na pewno warto ze mną zostać do końca. A w tej lekcji nauczycie się przede wszystkim trzech bić. Jest to w zasadzie jedno bicie, a kolejne dwa to będą jego modyfikacje. I jeszcze jedna rzecz, która tutaj w tych biciach się zawiera, to gaszenie. Element, o którym mówiłem w poprzedniej lekcji, który bardzo naszą grę urozmaica, sprawia, że jest dużo ciekawsza. Tutaj zwłaszcza jeśli właśnie chodzi o gitarę akustyczną. A gramy dzisiaj kawałek przez was bardzo lubiany, grupy Lady Punk, także myślę, że tym bardziej przy nim zostaniecie i się go porządnie nauczycie. No to powodzenia wam życzę i zaczynamy. Spójrzcie sobie na szybko, jakie chwyty będą się w kawałku zawierały. Będą to cztery akordy: e-moll, g-dur, d-dur. Trzeciego palca zostawiamy, dwa tylko przemieszczamy. I będzie jeszcze C-dur. Kawałek właściwie zaczyna się od wstępu, ale ponieważ jest to bicie troszeczkę trudniejsze i jest to bicie takie same, jakie występuje w refrenie, to pokażę wam je nieco później, a sam wstęp, jak zaśpiewać, to już sobie posłuchacie, zobaczycie w części śpiewanej. Przechodzimy do zwrotki. Mamy tutaj trzy akordy po kolei: e-moll, g-dur i akord d-dur dwa razy. Tak? Oczywiście nie będziemy grali tego po razie, tak jak teraz zagrałem, a zagramy specjalne bicie. I spójrzcie teraz na schemat. Na raz mamy uderzenie w struny basowe i ręką do góry. Później dwa i pełne uderzenia, dwa i na trzy zmiana akordu, lub jeśli to jest akord D-dur, to powtarzamy ten przebieg, czyli trzy i do góry struny basowe, cztery wszystkie struny i wszystkie, czyli raz i dwa i trzy i cztery i. Okej, jeszcze raz. 3, 4, raz i 2, i 3, i 4, i. Podłóżmy sobie teraz konkretne chwyty. Mamy e-moll. Raz i 2, i zmiana G-dur 3, i 4, i. Okay. Jeszcze raz. 3, 4, raz i 2, i 3, i 4, i. Okay, ten cały schemat gramy na tych dwóch chwytach. Natomiast teraz, jak przejdziemy na chwyt D-dur, czyli chcemy dokończyć linijkę, to już na tym akordzie gramy właśnie dokładnie ten cały schemat. I liczymy 3, 4, raz i 2, i 3, i 4, i. Okay, musimy tutaj uważać, żeby tutaj tej struny E6 nie stłumić. To przypominam, możemy sobie kciukiem to złapać. No, jeszcze raz na akordzie D-dur. 3, 4, raz i 2, i 3, i 4, i. Okej? Okay. I może teraz przegram wam to bicie przez dwie linijki. Posłuchajcie. 3, 4, raz i 2, i 3, i 4, i. Raz i 2, i 3, i 4. Jeszcze jedna. Raz i 2, i 3, i 4, i. Raz i dwa i trzy i cztery i. I teraz przechodzimy sobie do części kolejnej. To też jest nadal zwrotka, no można powiedzieć taki bridge w tym kawałku. Będziemy mieli C-dur i będziemy mieli D-dur, tak? Te dwa chwyty. Bicie w bridge jest praktycznie takie samo jak
zwrotce, jeśli chodzi tutaj o liczenie. Natomiast dochodzi nam tutaj jeden trudniejszy element, o którym mówiłem wcześniej, czyli gaszenie. Będziemy je wykonywali na miarę 2 oraz 4. I może najpierw posłuchajcie, jak to mniej więcej powinno brzmieć. 3, 4. OK, teraz sobie popatrzmy na samą prawą dłoń, jak to w przybliżeniu te gaszenie powinno technicznie wyglądać. Sama technika nie jest aż tak bardzo trudna, natomiast trzeba ją troszeczkę wyćwiczyć, żeby tu ją płynnie wykonywać razem ze zmianą chwytów czy z odpowiednim biciem. Żeby wykonać gaszenie, pierwsza rzecz to musimy sobie wyprostować palce małego i serdecznego. Te palce nie mogą być zgięte, tak jak zazwyczaj to się gra kostką czy bez kostki. Także palce prostujemy. Musimy położyć teraz całą naszą dłoń na wszystkich 6 strunach, tak żeby żadna nam z nich nie zabrzmiała. Tak, mają być wszystkie wygłuszone. I teraz, chcąc wykonać gaszenie, w momencie, kiedy kładziemy właśnie dłoń na strunach, kostka, czy też jeśli gramy palcami, przemieszcza się po tych 6 strunach i nie może nam żadna struna zabrzmieć. Tak, jeśli byśmy mieli dłoń zaokrągloną, no to próbując wykonać gaszenie, brzmiałoby to tak. Tak, moglibyśmy jakąś strunę niechcący zahaczyć, a przy gaszeniu ważne jest to, żeby absolutnie żadna struna nam nie zabrzmiała. Czyli w momencie, kiedy jednocześnie dotykamy strun prawą ręką, wykonujemy ruch tutaj z nadgarstka, tak? Tutaj, o, pracuje ręka. Pach, pach. Czyli uderzenie i ruch kostką w dół. Pach, pach. Poćwiczcie sobie ze mną. Cyk, cyk. Dotykamy strun i jednocześnie kostka przesuwa się. Nie, ruch dłonią nie wynika z całej ręki, czyli o, nie takie coś, tylko z nadgarstka, pach. Tak, tutaj chodzi. Jak już wyćwiczycie sobie porządnie te gaszenie, to możecie sobie je dołożyć do bicia, które za chwilę zobaczycie. I łapiemy sobie teraz pierwszy chwyt, który w bridżu się znajduje, mianowicie C-dur, i spróbujmy wykonać bicie razem z gaszeniem. Czyli na raz basowe i do góry, teraz na dwa właśnie musimy wykonać gaszenie w dół, na i ręką do góry, teraz na trzy basowe i basowe do góry, na cztery znowu gaszenie w dół i na i wykonujemy bicie już normalne, czyli troszeczkę szybciej będzie. Raz i dwa i trzy i cztery i. Ok, teraz sobie zmieniamy na D-dur i ten sam schemat. Raz i dwa i trzy i cztery i. Ok, połączę te dwa chwyty teraz. Raz i dwa i 3 i 4 i D-dur, raz i 2 i 3 i 4 i. Ok, takie dwie linijki i mamy załatwiony bridge, czyli C-dur, D-dur, tak? Te dwa akordy zmieniane, C-dur, D-dur i później jeszcze raz C-dur, D-dur. I przejdźmy sobie teraz do refrenu, czyli jak tutaj na schemacie widzicie, znowu to poprzednie bicie sobie rozbudowujemy i dochodzi nam tak naprawdę jedno uderzenie do góry na raz i, czyli gaszenie nam tutaj oczywiście zostaje. No to próbujemy zagrać. Mamy chwyty po kolei e-moll, g-dur i d-dur, czyli chwyty takie, jakie mieliśmy w zwrotce i będą w takiej kolejności właśnie również występowały.
i próbujmy zagrać. E-moll. Raz i gaszenie 2 i zmiana na G-dur 3 i gaszenie 4 i zmiana na chwyt D-dur. Raz i 2 i teraz na 3 oraz na i możecie sobie dołożyć mojego palca na trzeci próg na stronie E1. Tak? Czyli uzyskujemy taki ciekawy ozdobnik do tego chwytu. 3 i na 4 już sobie palca odrywamy i. Ok? Jeszcze raz ten przebieg wam pokażę. Raz i 2 i 3 i 4 i D-dur. Raz i 2 i palec 3 i 4 i. Ok? I może jeszcze na zakończenie troszeczkę szybciej refren. 3, 4. No i zaśpiewajmy sobie do tego. Zaczynam od wstępu, czyli to, o czym mówiłem na początku. Mamy takie samo bicie i chwyty jak w refrenie. No to zaczynamy. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. Myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero. Teraz może się zacząć kolejna zwrotka, albo właśnie możemy nucić to, co zawierało się we wstępie. Dziękuję wam bardzo za tą lekcję. Tak jak mówiłem na wstępie, kończymy pierwszą część kursu. W następnej lekcji będzie coś zagranicznego. Będzie to chyba, z tego co pamiętam, pierwszy zagraniczny kawałek, który pojawi się w kursie. Ale zanim przejdziecie do kawałka kolejnego, który się niebawem pojawi, wyćwiczcie sobie porządnie tą lekcję, ponieważ poznaliście tutaj gaszenie, element, który często jest spotykany podczas gry na gitarze akustycznej, a chyba już go nie będę tłumaczył podczas kursu. Chyba nie. Dlatego przysiedźcie trochę, kawałek jest fajny. Wiem, że wielu z was się on podoba, dlatego tym bardziej zachęcam do tego, aby tutaj przysiąść i żadnego elementu tutaj nie zostawić niedogranego. Także dzięki i do zobaczenia w drugiej części.